Dzień dobry, jestem właśnie w Kawasaki, niedaleko Tokio. Ma tutaj miejsce coroczny festiwal penisa. Jest tutaj świątynia shintoistyczna poświęcona żelaznemu penisowi, który został wykuty przez pewnego kowala ileś tam set lat temu, po to, żeby pomóc pewnej kobiecie pokonać demona, który zagnieździł się w jej waginie. Taka jest legenda. Ten demon siedzący w waginie tej kobiety wykastrował paru kolesi, więc ona rozkminiła, że musi zamówić sobie żelaznego penisa u kowala, żeby go pokonać. To pomogło. Demon został pokonany i od tego czasu jest tutaj świątynia na cześć pamięci żelaznego penisa. To jest świątynia, do której jest kolejka i w której można się pomodlić za zachowanie przed chorobami płciowymi. W latach 70. natomiast ktoś wymyślił, że można by to podpiąć pod japoński format Matsuri, czyli takiego lokalnego festiwalu poświęconego zwykle jakiejś okolicy albo jakiejś świątyni, przekąski, gadżety, koszulki, no i zrobić po prostu taką zabawę. Przy okazji pomógł internet, bo jest to bardzo znane wydarzenie właśnie jako festiwal penisa w Japonii. Śmiesznie to przecież wszystko wygląda, bo strasznie dużo penisów tutaj jest we wszystkich kształtach, rozmiarach i generalnie ludzie są bardzo śmieszni wobec tych wszystkich penisów. Mamy takie różne bajery charakterystyczne dla Matsuri, czyli wróżby, znaczy takie jakby życzenia, które możemy zapisać, też zwykle związane z penisami w tym przypadku. Mamy kaligrafię, też dużo żarcia. Głównym specjałem są frankfurterki, oczywiście. Mówicie, penis. W niejednym filmie już mówiłem, że jak się jest w Japonii, to warto na przynajmniej jedno Matsuri się przejść, bo nie każdy ma penisy, ale każdy ma dobre żarcie. Wszyscy dookoła robią sobie zdjęcia z penisami. Najbardziej znanym gadżetem tutaj jest taki oto lizak. Smakuje jak lizak po prostu, ale ma kształt penisa. Nie ma tutaj tak naprawdę dużo więcej. Jest taka część oficjalna, która już się skończyła. Polega to na tym, że ludzie niosą takie mobilne ołtarzyki, które się mikosi nazywają i które zwykle występują właśnie przy różnych lokalnych festiwalach. Tylko że w tym przypadku te ołtarzyki to są wielkie penisy. Najbardziej znany jest różowy wielki penis, który został ufundowany przez klub taki w stylu drag queen. Klub nazywał się Elizabeth i ten wielki penis nazywa się Elizabeth Mikoshi. Też tutaj innego lizaka. Ciekawe, czy YouTube zbanuje mi ten film. Ten festiwal nazywa się Kanamara Matsuri i odbywa się raz do roku. Jeśli chcecie przyjechać, to warto przyjść i się pośmiać. Tak naprawdę większość ludzi tutaj przychodzi chyba po to właśnie, że to jest zabawne. Znaczy, tradycyjnie mówi się, że do tej świątyni przychodziły na przykład prostytutki pomodlić się o zachowanie od chorób przenoszonych drogą płciową. Natomiast w dzisiejszym wydaniu to jest głównie takie viralowe, śmieszne wydarzenie, na które po prostu przychodzi dużo Japończyków, dużo obcokrajowców. Stało się to znane w internecie, no bo umówmy się. Ten festiwal jest też znany z powiązań z japońską sceną crossdresserską. Tak jak mówiłem, jeden znany klub w stylu drag queen ufundował jeden z tych głównych montażyków. Tutaj też widzimy dużo ludzi poprzebieranych w stylu drag queen albo po prostu crossdresserów. Natomiast właśnie cała ta scena crossdresserska jest w Japonii strasznie ciekawa, ponieważ z jednej strony Japończycy nie lubią głośno mówić o odmiennych orientacjach seksualnych. Jak ktoś jest na przykład homoseksualistą, to zwykle po prostu się o tym nie mówi. Tymczasem scena crossdresserska trafiła do mediów. Jest dużo znanych osobowości medialnych, które właśnie znane są z tego, że są crossdresserami. Więc mamy tutaj zabawny kontrast między jednym a drugim. Kiedy Japończycy myślą o tych znanych osobowościach medialnych, którzy są crossdresserami, to nie widzą tego kompletnie przez pryzmat seksualności, tylko jakoś tak się postrzega, że to jest takie śmieszne po prostu. Koleś przebrany za babę. Natomiast nie dalej jak tydzień temu pierwsza jednostka administracyjna w Japonii, czyli Shibuya w Tokio, zalegalizowała małżeństwa homoseksualne. Japonia, kraj bardzo tradycyjny, zaczyna w sprawach społecznych wyprzedzać Polskę. Dziękuję. 皆さんとお会いしたいです。それでは皆さん、また来年お会いしましょう。さようなら。